lubił w Holental, bo? Bo tu mieszkam. Mieszka tu moja mama i tata. Bo to moja babcia mieszka. Tu jest fajny plac zabaw. I ja się lubię na tym plac zabaw bawić. Ja na Arbardy. Moje miejsce, tu mieszkam, tu wracam zawsze. Wolental to niewielka wieś kociewska położona w województwie pomorskim w powiecie starogardzkim w gminie Skurcz. Wieś typowo rolnicza, leżąca przy drodze wojewódzkiej na głównej trasie między Starogardem a Skurczem. Jej południowo-wschodnimi peryferiami przepływa Węgiermuca, kilkaset lat temu rozlana w jezioro, po którym pozostały trzęsawiska, ostatnio zamienione w urodzajne łąki. Wieś posiada bogatą historię i interesujących się nią mieszkańców. Wolental to rzeczywiście wieś z historią, z przeszłością. Ta przeszłość sięga tutaj kultury grobów skrzynkowych, ta przeszłość sięga tutaj czasów wojen krzyżackich, czasów, kiedy Jan z Jani, pierwszy wojewoda pomorski, był tutaj panem, czy może potem, kiedy Jan III Sobieski, król Polski, jako starosta gniewski, był tutaj również zarządcą, co zresztą w jego czasach doskonale odbijało się na gospodarce. Pod koniec XIX wieku właścicielem ziemskim majątku w Wolentalu został Niemiec Walter Horstmann. Pan Horstmann prowadził duże gospodarstwo, 4 domy, co ta pani Knaszak opisywała. Dwór był duży. Kolor biały, miał bardzo wysoki parter, schody szerokie, wysokie na pół metra, kończyły się przy dużym tarasie. Wnętrze domu, do którego wchodziło się z tarasu, było obszerne. Dużo pokoi, chyba 6. Ładnie umeblowane, dywany na podłogach, szerokie dwuskrzydłowe drzwi. Wszystkie pokoje pootwierane, a na podłogach między drzwiami leżały małe dywaniki. Tylko jeden pokój był zamknięty. Elzy gabinet. On mi się najbardziej podobał. Żyło się tu ponoć bardzo dobrze, nie? A Polacy, mało było tu Polaków, ale też pracowali i całość tu się według gospodarstwa, całość chodziła tu przy gospodarstwie i zarabiała, nie, pieniążki. To było takie gospodarstwo rolne, które pani Ilza przehulała, nie, w Hamburgu. Tu w Wolentalu w przeszłości miał swój majątek Mieczysław Paderewski. Po nim dziedziczył jego syn i stąd może ciekawe związki Paderewskiego z tą okolicą. W 1939 roku, w momencie gdy wybucha wojna, w Wolentalu, na miejscu, które się nazywane jest Więźniowym, zorganizowany zostaje obóz przejściowy Szerczusu. Tam przetrzymywani są mieszkańcy nie tylko Wolentala, ale także okolic. I właściwie wszyscy, którzy tam byli przetrzymywani, zostali wymordowani. W 1982 roku postawiono obelisk z tablicą pamiątkową ku czci ofiar terroru z okresu II wojny światowej 1939-45. Po wojnie zmienia się znowu organizacja własnościowa. Powstają najpierw w Wolentalu spółdzielnie produkcyjne, potem z tej spółdzielni przetworzone zostało kółko rolnicze. Później mamy do czynienia już z rolniczym gospodarstwem, z państwowym gospodarstwem rolnym. Hektarów mieliśmy w najwyższym szczycie 650, ludzi było 110, ciągników 23, kooperowaliśmy w zakresie produkcji zwierzęcej. Rolnicy odchowywali warchlaki i myśmy te warchlaki później prowadzili do tuczników, a także rolnicy zasiewali kukurydzę i myśmy tą kukurydzę zbierali i suszyli. Gospodarstwo rolne PGR dawniejszy tutaj świetnie prowadził to. Niestety, bo tu była mieszalnia pasz i tak dalej, ale struktura krajowa to wszystko zniszczyła, nie? Firma Landsberg powstała w 2001 roku.
Od 2003 po zakupie bazy po byłym PGR firma związała się z miejscowością Wolental, gdzie powstała jej siedziba. W 2004 roku uruchomiono pierwszą linię do produkcji kształtowników zimnogiętych, a w 2013 zbudowano nową halę produkcyjną o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Poza produkcją firma Landsberg współpracuje z uczelniami. Od 2010 roku opatentowała 3 nowe wzory użytkowe, natomiast w 2011 roku opatentowała nową technologię produkcji blachodachówki i trapezu. Niebawem zostanie również uruchomiona największa linia do cięcia wzdłużnego na Pomorzu, jakiej nie ma w zasięgu 250 km. Wolental to też miejsce obfitujące w działalność społeczną. Działa tu prężnie Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała w 1903 roku. Jest najstarszą strażą w gminie Skurcz i okolicy. Od 2008 roku OSP w Wolentalu posiada nową remizę strażacką oraz plac rekreacyjny. Wolental to jest piękna wieś, gdzie miejsce może znaleźć praktycznie każdy. Ważną rolę odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna, która liczy sobie już 110 lat. Strażacy z Wolentala działają na rzecz gminy, sołectwa i społeczności parafialnej. W ramach przeciwdziałania zagrożeniom uczestniczą m.in. w gaszeniu traw, usuwaniu skutków powodzi i zdarzeń drogowych. Jednostka posiada niezbędny sprzęt ratowniczy oraz 26 członków, którzy są gotowi do ratowania życia w każdej sytuacji. Przy OSP działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza. Kiedy byłam troszeczkę starsza, mając 12-13 lat, to była u nas taka drużyna strażacka, młodzieżówka. Braliśmy udział w różnych zawodach strażackich. Oczywiście mówię o dziewczętach, byli chłopcy, ale i dziewczęta również. I to prężnie działało. Młody człowiek może być dumny z jego historii. Może być dumny z tego, kto bywał tu panem, kto miał tutaj tytuł własności. Może być dumny z tego związku, jaki istnieje pomiędzy Wolentalem a historią Pomorza, historią Kociewia, historią naszej ojczyzny, bo to wszystko nie dzieje się w oderwaniu. Jedno z drugim musi funkcjonować i musi się zazębiać. I właśnie Wolental jest przykładem, że te trzy, a właściwie cztery płaszczyzny historii nakładają się na siebie. Historia wsi, historia lokalna, historia regionu Kociewia, całego Pomorza i historia naszego kraju. Wolental to również przyjazne miejsce dla ludzi zajmujących się szeroko pojętą kulturą, historią regionu, literaturą, muzyką i sztuką ludową. Jedną z najważniejszych postaci związanych z Wolentalem jest artysta i rzeźbiarz ludowy Zygmunt Oller, z wykształcenia prawnik. W swoich pracach przedstawiał postacie historyczne, religijne, sceny z życia wsi. Od 1971 roku przez wiele lat prowadził pracownię rzeźby w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Starogardzie Gdańskim, gdzie zaszczepił swoje zamiłowanie wielu młodym osobom. Jego uczniami byli Leszek Baczkowski, rzeźbiarz ludowy ze Zglewa, czy Piotr Tyborski, artysta plastyk ze Skurcza. Zygmunt Oller zmarł w 1999 roku. Rzeźba była jego pasją, wspomina żona. Odkąd pamiętam, zawsze rzeźbił. Było to nawet trochę uciążliwe, bo mieszkając w malutkiej kawalerce, rozkładał na podłodze jakieś sukno, brał dłuto i zabierał się za realizację swoich pomysłów. Chlubą Wolentala jest Ewa Witkowska, wicemistrzyni Polski w rzucie młotem. W 2008 roku odniosła sukcesy w kategorii juniorów młodszych. Praca w gospodarstwie, jak i nauka w szkole nie przeszkadzały mi w tym, żeby rozwijać moje możliwości sportowe. Już w gimnazjum zdobywałam medale w rzucie młotem. Po zdobyciu złota na Mistrzostwach Powiatu, Okręgu Juniorów Młodszych i Województwa Pomorskiego pojechała na Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Słubicach i tam wywalczyła sobie drugie miejsce. Od niedawna Wolental może pochwalić się młodą, dynamiczną i przebojową panią sołtys, Anitą Bakalarz. Mieszkańcy mojej wsi zajmują się głównie rolnictwem, ale także niektórzy prowadzą własne firmy. Osobną grupę stanowią mieszkańcy bloków, pracujący zawodowo poza miejscem zamieszkania. Nasza wieś to wieś rolnicza,
gdzie pracują mieszkańcy na roli. Obecnie jest to większość dużych gospodarstw rolnych, które zajmują się produkcją zwierzęcą, czyli bydło, i produkcją roślinną. Najczęściej uprawiają kukurydzę i zboża. Gospodarstwo nasze jest wielopokoleniowe. Istnieje od ponad 150 lat. Gospodarujemy wraz z żoną od 1988 roku. W gospodarstwie oprócz upraw roślinnych zajmujemy się hodowlą trzody chlewnej w cyklu otwartym. Poza tym mieszkańcy zajmują się także działalnością gospodarczą związaną z przetwórstwem i handlem. Przykładem może być pan Bogdan Polakowski czy Paweł Niemczyk. Z kapusty, którą widać w tle, produkujemy kapustę kiszoną, a także surówki, cztery rodzaje surówek. Między innymi surówkę spora, surówkę wiosenną, surówkę rodzinną oraz surówkę z papryką. Prowadzimy działalność gospodarczą związaną z sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych od 1995 roku. Firma jest w pełni rodzinna. Przy okazji zakupów ludzie sobie między sobą pogadają, spotkają się w krótkiej rozmowie i wracają do swoich domów i codziennych obowiązków. Lubię Wolental, bo... Mieszkam od urodzenia tutaj. Jest cicho i spokojnie. No to jest moja wioska. Dobrze się w niej czuję. Jest cisza, spokój. Wszyscy z miasta teraz uciekają na wieś. Jeden, drugi rozumni. Ludzie starają się współpracować ze sobą, są aktywni. Wiadomo, jak jest mała wieś, wszyscy się znają, to i sympatycznie. No jest to fajnie, spokój jest, cisza. Zdrowe powietrze. Bym nie chciał nigdzie już więcej mieszkać. Bardzo często jest tak, że mieszkając w jakimś miejscu, nie doceniamy jego walorów. Jest tyle rzeczy, które nam się nie podoba, że jakby zupełnie znikają sprawy, które są ważne, które są ciekawe, z których możemy być dumni. I takim miejscem, wydaje mi się, właśnie jest Wolental. Dzisiaj bardzo często młodzi szukają pracy za granicą i coraz częściej wracają do korzeni. Nawet jeśli z innym miejscem, gdzieś, niekoniecznie w Polsce, za granicą, związali swoją przyszłość, to wracają tu, wracają do rodziny i są coraz bardziej dumni z tego, że są Polakami, że są stąd. Tutaj pierwszy raz stawiałem życia kroki, tutaj kumple i z dziewczyną pierwszy raz. Czasem sąsiad za mną z kijem po wsi gonił, ale dobrze, jak w Lubcinie było nam. Znam tu każde drzewo, drogę za kamarek. Jeden tu drugiego zawsze dobrze zna. Tu powietrze i wspomnienia są najlepsze. Jak wyjedziesz, będzie tego bardzo brak. Moje miejsce, tu mieszkam. Moje miejsce, tu mieszkam. Moje miejsce, tu mieszkam. Tu wracam zawsze. Przecież wielki świat. Wracasz zawsze poczuć święta, dom rodzinny. Tak naprawdę to największy życia skarb. Tu powietrze i wspomnienia są najlepsze. Jak wyjedziesz, będzie tego bardzo brak. Wracasz zawsze poczuć święta, dom rodzinny. Tak naprawdę to największy życia skarb. Moje miejsce, tu mieszkam. 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 Moje miejsce, tu nie byłem. Tu mieszkam. Moje miejsce, lubię je. No pewnie. Ja najbardziej.